Witam Was, moi kochani, w akcie końcowym opowieści z PKS Rzeszów pod tytułem Ostatnie Tango. To będzie definitywnie moje ostatnie nagranie związane z przejazdami z pojazdów, z autobusów firmy PKS Rzeszów. Aktualnie oglądacie nagranie z mojego ostatniego dnia pracy w PKS Rzeszów. Siedzę na pokładzie Mercedesa Citaro pierwszej generacji przedliftowego. Film, który ujrzycie, będzie to przejazd techniczny z dworca PKS na bazę PKS Rzeszów przy Alei Wyzwolenia, połączony z bonusem w postaci tankowania autobusu, bo jak już zapewne wiecie, mówiłem Wam w poprzednich nagraniach o tym, kierowcy w PKS-ie tankują auta i odstawiają na płytę postojową sami, więc oglądniecie sobie przejazd techniczny w stronę do bazy, którego nie ma u mnie na kanale, plus tankowanie, plus odstawienie autobusu na płytę postojową. Także zapraszam Was do oglądania. Ja sobie odpalę teraz autobus. Już Wam pokazywałem, jak wygląda procedura odpalania na prezentacji obsługi technicznej, na filmie z obsługi technicznej. Musicie mi od razu wybaczyć, że to nagranie będzie pozbawione dźwięku z słuchawek. Wpadłem na pomysł nagrania tego filmu spontanicznie. Stwierdziłem, że zasługujecie na to jako moi widzowie, żeby być ze mną w trakcie mojego ostatniego dnia pracy w PKS Rzeszów. Uważam, że ten film będzie bardziej melancholijny, taki bardziej sentymentalny niż oparty o tytułowanie, suche tytułowanie, gdzie jadę, jakie rondo pokonuję, czy jakie ulice pokonuję. W tym filmie tych informacji nie będzie, nie będę Wam już mówił, w jakie ulice skręcam. Będę Wam co nieco opowiadał o podsumowaniu pracy, mojej 3-miesięcznej pracy w firmie PKS, o moim zdobytym doświadczeniu oraz o planach na przyszłość. Zapraszam Was do oglądania. Po raz ostatni opuszczam dworzec PKS Rzeszów. PKS Rzeszów przy ulicy Grotkera. Jako kierowca autobusu tej firmy. Wiadomo, jeżeli chodzi o bycie kierowcą autobusu w firmie PKS, ja sobie nie palę mostów za sobą. Kiedyś mi się może kiedyś praca tutaj przydać, kiedyś mogę tutaj wrócić, może tutaj wrócę. Nie wiadomo, jak się przyszłość potoczy, także rozstaję się tutaj ze wszystkimi w pokojowej atmosferze. Żadnego dymu nie robię, zresztą nie mam takiej potrzeby, żeby jakiekolwiek tutaj pretensje do kogokolwiek mieć. Jedyne pretensje, jakie mogę mieć, to mogę mieć pretensje tak naprawdę do zarobków, bo wiadomo, zawsze mogłoby być lepiej, ale powiedzmy, że na ten temat nie będę dyskutował. Kwestie zarobków pozostawię do mojej prywatnej wiedzy. No i co, jeżeli chodzi o auto, które prowadzę teraz, jest to Mercedes Citaro, tak jak powiedziałem, przedliftowy pierwszej generacji. I uważam, że to jest bardzo dobre auto na taki film, ponieważ jeżdżę nim drugi dzień pod rząd i spodobał mi się ten autobus bardzo. Nawet stawiam go w takiej samej alejce co Mana. Co Man jest moim ulubionym wozem. Więc jeżeli nie ma, to Mercedes jest bardzo dobrym autobusem do takiego pożegnalnego filmu, do pożegnalnego przejazdu z PKS Rzeszów. Podsumowując moje 3 miesiące pracy w tej firmie, uważam, pomijam kwestie finansowe. Wcale nie uważam tych 3 miesięcy za miesiące stracone, wręcz przeciwnie. Bagaż, 3-miesięczny bagaż bardzo cennych doświadczeń, które pomogą mi, jeżeli chodzi o start w MPK Rzeszów. Wiadomo, MPK Rzeszów jest to firma, która
która jest flagowym przewoźnikiem, jeżeli chodzi o miasto Rzeszów, która jest o wiele bardziej wymagająca od kierowców, jeżeli chodzi o umiejętności, o technikę jazdy i nie tylko. Więc ja będąc świeżo po kursie prawa jazdy, jestem wdzięczny firmie PKS Rzeszów za to, że firma mnie zatrudniła, że dała mi możliwość zdobycia doświadczenia, cennego doświadczenia, żebym mógł się rozwijać dalej, żebym mógł iść sobie w kolejny etap mojej podróży jako kierowca zawodowy. I powiem wam tak, drzwi do spełnienia mojego marzenia z dzieciństwa w postaci pracy dla MPK Rzeszów właśnie stoją przede mną. Zostało mi dosłownie pociągnięcie za klamkę i otworzenie tych drzwi na oścież. I realizację swojego dziecięcego marzenia, jakim jest praca właśnie dla firmy MPK Rzeszów. Nie wiem tak naprawdę, co mam do was jeszcze powiedzieć na ten temat, bo dosłownie te kilka minut w tej chwili wyczerpałem temat, jaki chciałem do was przekazać. Chciałem dosłownie przez cały przejazd w miarę możliwości do was na ten temat podsumowania pracy mówić, ale może mi coś jeszcze do głowy wpadnie. Jeżeli chodzi o samą firmę, poznałem tutaj masę fajnych osób. Poznałem tutaj fajne osoby, fajnych pracowników, z którymi naprawdę można było porozmawiać na większość tematów. Ja przede wszystkim pozdrawiam z tego nagrania kolegę dyżurnego ruchu z dworca autobusowego przy Wyspole, przy Krotgera. Jest to kolega Hubert. Wiem, że śledzi moje filmy, wiem, że śledzi rozwój mojego kanału, gdyż sam mi to mówił podczas rozmowy, zanim zacząłem nagrywać się z wami, zanim zacząłem nagrywać dla was ten film, że będzie mnie obserwował, że będzie śledził dalej rozwój mojego kanału, że będzie mi kibicował. Przede wszystkim podziela moje zdanie, że mam robić to, co robię, mam robić to, co lubię, mam się dalej rozwijać. Przede wszystkim dążyć za marzeniami. Robić to, co się kocha, robić to, co się chce. Ja w tym momencie mówię, zamykam pewien etap swojego życia, pewien etap swojej kariery zawodowej na rzecz czegoś, co było moim marzeniem od dzieciństwa. I moi najbliżsi o tym wiedzą, co było moim marzeniem, bo pierwsze marzenie w postaci prawa jazdy i rozpoczęcia pracy jako kierowca autobusu już zostało spełnione. I teraz kontynuacja tego mojego marzenia, czyli główny etap bycia kierowcą zawodowym, bycie kierowcą dla firmy MPK Rzeszów. Ja w tej chwili zdążam, tak jak już powiedziałem, tak jak jest tu film jest zatytułowany, zdążam do dworca autobusowego w Rzeszowie. Do dworca autobusowego w Rzeszowie, na bazę, na zajezdnię z PKS Rzeszów. Tam będę autobus tankował dla was specjalnie, ściągnę telefon z uchwytu, pokażę wam, jak wygląda tankowanie w firmie PKS Rzeszów, jak również pokażę wam odstawienie autobusu na płytę postojową, tak dokładnie. No to powiem wam już ostatni raz, jeżeli chodzi o PKS Rzeszów. Opuszczam rondo imienia Jana Pawła II, które wielokrotnie na moim kanale widzieliście, mieliście okazję widzieć. Skręciłem aktualnie w ulicę Warszawską. Za moment, za przystankiem Warszawska Zespół Szkół Spożywczych, będę miał zjazd w Aleję Wyzwolenia. Zjazd w kierunku Lublina, tak ten zjazd jest oznakowany. Także lada moment będę w kierunku Alei Wyzwolenia zjeżdżał.
odległość od dworca autobusowego na bazę MPK, na bazę kurcze MPK. Widzicie, cały czas już myślę o tym MPK, bo jedną nogą już jestem tam w MPK. Odległość z dworca autobusowego na bazę PKS w Rzeszowie to jest 3 km. Taka sama odległość jest w drugą stronę przejazdu technicznego, który już jest u mnie na kanale. Przejazd techniczny jest dosłownie w tą stronę, jest dosłownie takimi samymi ulicami, taką samą trasą, jak i przejazd, który był realizowany do dworca autobusowego. Chciałbym też w tym nagraniu podziękować bardzo, ale to bardzo serdecznie, bo ten moment był naprawdę dla mnie bardzo ważny. I te osoby zrobiły mi niesamowitą niespodziankę swoim przybyciem. Piotr z kanału Okiem Miłośnika Komunikacji i Motoryzacji oraz Justyna, która jest na każdym filmie, pod każdą premierą, jest aktywna, jest u mnie moderatorką na czacie, na kanale, jak również moderatorką Piotrka. Zrobili mi niesamowitą niespodziankę w postaci upominku na ostatni dzień pracy, jako pamiątkę, ostatni dzień pracy w PKS, co naprawdę, tak naprawdę nie musieli tego robić, ponieważ oni nie mieli nic wspólnego z filmu PKS, a zrobili mi niespodziankę, zrobili mi pamiątkę na postaci oprawionego wierszyka w ramkę do powieszenia na ścianę. Naprawdę szapoba i w tym momencie jestem wzruszony, ponieważ no, dla mnie to jest spełnienie, po prostu się tego nie spodziewałem. No. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć na ten temat. Również samo ich przybycie na jeden z kursów, który dzisiaj realizowałem, kurs tam i z powrotem do Sokołowa Małopolskiego linią numer 216, zrobiło mi to niesamowitą frajdę, pośmialiśmy się, powspominałem swoje 3 miesiące, powymienialiśmy się z Piotkiem oczywiście doświadczeniami związanymi z kierowcą autobusu i tak dalej. Ja w tej chwili wjechałem na teren stacji benzynowej, stacji paliw PKS Rzeszów, podstawiam się pod dystrybutory do tankowania autobusów. Tu jest specjalna alejka przeznaczona tylko i wyłącznie dla autobusów PKS Rzeszów, posiadająca tylko i wyłącznie dystrybutory z olejem napędowym, z paliwem diesla. Ja w tej chwili gasiłem sobie silnik. Zdejmę sobie Was z uchwytu i idziecie, proszę ja Was, razem ze mną tankować autobus. Tak jak Wam już obiecałem, będziemy tankować razem autobus. Ja sobie otwieram sobie przestrzeń, idę sobie do książki zleceń. Spokojnie, nie regulujcie odbiorników, wszystko jest w porządku. Zdecydowałem, że zamarzę widok karty drogowej ze względu na moje dane osobowe oraz inne dane, których wcale nie musicie widzieć. Także jeżeli tylko skończę wypełniać kartę drogową, to obraz do Was wróci. Do książki, do teczki pojazdu. Biorę sobie dwie karty paliwowe. Jedna karta jest do wozu, druga karta jest do na pracownika, imienna. I teraz tak, wychodzę sobie z autobusu i podchodzę sobie do takiego urządzenia. Jest to urządzenie, którym rejestruję tankowanie, z którego rejestruję sobie tankowanie wozu. I teraz tak, mam informację na wyświetlaczu, włóż kartę łamane przez klucz. Więc tak, wkładam jedno, obojętnie jaką kolejnością, czy najpierw karta kierowcy, czy najpierw karta pojazdu. Najpierw sobie przyłożę kartę pojazdu, wyskakuje mi komunikat, wyjmij kartę klucz i teraz włóż kartę klucz kierowcy. Przykładam kartę klucz kierowcy, wyjmij kartę klucz. Tu oczywiście jest czytnik na dole i na wyświetlaczu podaj informację pierwszą. Informacja pierwsza jest numerem karty drogowej z danego dnia, czyli wpisuję numer mojej karty. O, już mi się, za długo czekałem, już mi się zresetowało mi się zadanie właśnie tankowania. Jeszcze raz, włóż kartę klucz, wyjmij kartę klucz, wkładam kartę klucz kierowcy i teraz na szybko chowam do kieszeni i wpisuję numer karty drogowej, czyli w tym wypadku 512 439.
zatwierdzam enterem i wybierz numer pompy. Ja stoję aktualnie pod dystrybutorem numer 2, więc wpisuję numer 2, daję enter i wyskakuje mi komunikat tankuj z pompy. Ja sobie w tej chwili jeszcze wrócę na szybko do autobusu, bo nie wziąłem sobie kluczyka do otworzenia wlewu paliwa. Ja sobie was odłożę na momencik, ale cały czas z wami jestem. Dobra. W tej chwili otwieram sobie, tu jest w Mercedesie Citaru wlew paliwa. Otwieram sobie klapkę wlewu paliwa. Jest napisane diesel. Otwieram sobie klapkę. Podnoszę sobie pistolet dystrybutora numer 2. Na wyświetlaczu nie pokazuje się cena za litr, tylko cena jednostkowa, po prostu liczba jednostkowa. Wkładam pistolet i zaczynam tankowanie. Zatrzymam nagrywanie i proces tankowania pominę, ale pokażę wam, jak się zakończy tankowanie. Także widzimy się za chwilę. Tankowanie zostało zakończone. Tak jak mówiłem, wracam do was, ponieważ tankowanie autobusu po całym dniu jazdy, ja miałem dzisiaj brygadę bisową, trochę trwa. Nie wiem, ile kilometrów dzisiaj zrobiłem. Odkładam pistolet i zobaczcie, ile zatankowałem do autobusu. Dokładnie 70,96 litra. Czyli tą liczbę muszę sobie zapamiętać. 70,96. Zamykam sobie wlew paliwa. Zamykam sobie również klapkę wlewu. Klapka jest zamknięta i wracam sobie do autobusu. Jeszcze raz sobie podejdę sprawdzić. 70,96, dokładnie 70,96. I w tym momencie mam tutaj kartę drogową i w kartę drogową muszę wpisać sobie godzinę tankowania, którą zaraz sobie wpiszę, jak tylko skończę sobie nagrywanie. Ale tutaj mam ilość i ta ilość to będzie 70,96. Więc tak to wygląda. Tak to wygląda. W tej chwili kartę drogową odkładam sobie do książki, do teczki. Tu już mam wszystko zakończone. Klucze do stacyjki. Ja sobie was na chwilę położę. Ale cały czas z wami jestem. Muszę te klucze po prostu przypiąć dwoma rękami, gdyż jedną nie jestem w stanie zaczepić tych kluczy o zatrzask. Dobra, to mamy. Teraz tak. Schowam sobie jeszcze tylko długopis. Schowam sobie długopis. Długopis do swojego plecaka. Przechodzę sobie do kierownicy. Z powrotem was odłożę na uchwyt do nagrywania. A i jeszcze jedno zapomniałem powiedzieć, że w momencie odłożenia pistoletu na dystrybutor z powrotem, tankowanie zostaje zarejestrowane w systemie firmy, w systemie PKS. Oczywiście tankowanie pod moim nazwiskiem i mogę teraz ruszać na płytę postojową. Dobra, autko odpalone, zamykam sobie drzwi, zapinam bieg jazda do przodu. Okulary mi są zbędne, ale nie chcę, żeby mi się tutaj pętały po całej kabinie kierowcy, więc je ubiorę na chwilę. Zwalniam hamulec awaryjny. Jakiś mam tu problem z ruszeniem, ale wiem, czy to jest spowodowane. Tu jest taka rzecz, że ten immobilizer, który tutaj jest, o którym tutaj wspominałem w nagraniu z prezentacji technicznej, ja muszę zaczekać przy wyłączeniu samochodu, aż ten immobilizer sobie tam zablokuje zapłon.
W momencie, kiedy on sobie zablokuje zapłon, muszę go ponownie, że tak powiem, odblokować i wtedy autobus ruszy mi po zapięciu biegu po zapięciu jazdy do przodu. W tej chwili czekam, aż on sobie zacznie pikać. Kończy się moja historia w PKS-ie. Odstawię auto i to będzie moja ostatnia styczność z autami PKS-u. Dobra, w tej chwili Immobilizer zablokował zapłon. Zablokował rozrusznik. I w tej chwili zczytałem klucz Immobilizera. Odpalam auto. Zapinam jazdę do przodu. Zamykam drzwi. Zwalniam hamulec awaryjny. Coś tu jest nie tak. Zaraz do Was wracam. Jak sobie tylko tu z tym tematem poradzę. Dobra, słuchajcie. Kolejna próba. Próba ruszenia tym autobusem. Jeszcze raz czytuję sobie klucz Immobilizera. Klucz czytany. Odpalam auto. Auto odpalone. Uruchamiam sobie światełka. Zapinam jazdę do przodu. Zwalniam hamulec awaryjny i teraz sobie ruszam. Czasami jest tak, że ten Immobilizer po prostu zblokuje ruszanie i nie jestem w stanie po prostu sobie ruszyć, ponieważ bieg, skrzynia przerzuca bieg, ale jakby hamulec awaryjny cały czas, hamulec przystankowy cały czas trzyma autobus, przy wciśnięciu gazu autobus po prostu nie rusza z miejsca, nie odpuszcza się hamulec przystankowy. Tu jest dosyć wyjście, dlatego tu trzeba przejechać sobie wolniutko. Ostatni raz wjeżdżam na płytę postojową PKS, bazy PKS Rzeszów. Odszukam sobie miejsce, gdzie stoi drugi Mercedes Citaro, żebyście mogli go zobaczyć. Dosłownie to jest to samo, ta sama konstrukcja. Ten sam autobus, również kupiony od prywatnej firmy przewozowej Szostek, ale ten autobus wziąłem z postoju, z miejsca obok Mercedesa. Tutaj widzicie tego samego Mercedesa, tak samo wyglądającego Mercedesa Citaro. Ja sobie zaparkuję oczywiście po jego lewej stronie, w miejscu, z którego Citaro od 2 dni sobie brałem. Z tego miejsca go brałem, więc z tego miejsca go również, to miejsce go również odstawiam. Dobra, więc co? Autko sobie postawiłem, zaciągam hamulec awaryjny, skrzynia biegów wybierak na luz, na pozycję neutralną, otwieram sobie drzwi, odpuszczam sobie hamulec roboczy, pojazd sobie gaszę. Teraz jeszcze Was sobie wezmę Was sobie z uchwytu. Otworzę sobie przedział kierowcy. Jeszcze zapomniałem zgasić świateł. Światełka muszę sobie zgasić i jeszcze pójdę Wam pokazać, gdzie tutaj się włącza i wyłącza prąd. Ponieważ prąd muszę wyłączyć, zostawiam auto na noc. Nie chcę, żeby akumulatory się rozładowały w tym wozie. Więc tutaj obok silnika jest klapa. Tą klapę sobie podnoszę. Macie tutaj hebelek. Ja słyszę, jeszcze piszczy Immobilizer. Poczekam, aż się zblokuje. Immobilizer się zblokował, więc w tej chwili przekręcam sobie czerwony hebelek i w tym momencie autobus ma prąd wyłączony. Zamykam sobie klapę i tak się kończy moja przygoda z firmą PKS. Ja Wam chciałem podziękować serdecznie, bardzo serdecznie, każdemu z osobna za obecność podczas filmów związanych z firmą PKS Rzeszów. Bardzo serdecznie, w szczególności osobom, które najbardziej były aktywne pod filmami z PKS Rzeszów. Krzysztof, Maro, przede wszystkim Justyna, przede wszystkim Piotrek Okiem Miłośnika i wiele, wiele, wiele innych osób, które udzielały się podczas premier transmisji na żywo, premier przejazdów.
ja nie powiedziałem ostatniego słowa, to nie jest zamknięcie kanału, żebyście tego tak nie potraktowali. Po prostu zmieniam firmę i pomyślałem sobie, że wy byliście częścią moich nagrań, byliście od początku powstawania tego kanału, więc zdecydowałem, że zasługujecie na to, żeby taki pożegnalny film dla was nagrać. Także ja wam dziękuję bardzo, wyczekujcie już następnych filmów w mojej nowej pracy w firmie MPK Rzeszów. One niedługo zaczną się pojawiać, nie wiem za jaki czas, także to jest ostatni film, jeżeli chodzi o firmę PKS Rzeszów. Jeszcze raz dziękuję i życzę wam miłego dzionka. Trzymajcie się, hejka.